Cześć kochani, witam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału. Taka szybciuteńka wróżba. Chciałabym, żeby to po prostu poszło sprawnie, szybko. I zadamy sobie pytanie, padła już taka sugestia w zasadzie. Ja też zresztą o tym mówiłam, że te karty czasu, którymi ostatnio wróżyłam, idealnie się też do tego nadają, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest właściwy moment na coś. I zadamy sobie dzisiaj konkretnie pytanie, czy to jest właściwy moment na nowy początek w Waszym życiu, na zrobienie na przykład czegoś nowego, podjęcie się nowego projektu, czy wstąpienie w nowy związek, czy Wy na przykład jesteście już na to gotowi, czy z jakichś względów trzeba by było tutaj poczekać. Oczywiście każdy sobie pod ten nowy początek podstawi to, co aktualnie się w jego życiu kreuje, to co się będzie działo. Dla każdego będą to innego rodzaju początki. I są trzy opcje do wyboru, tak jak widzicie, opcja numer 1, opcja numer 2, opcja numer 3. Bez kombinowania, nie będziemy tutaj wymyślać jakichś skomplikowanych przedmiotów, tylko po prostu sobie wybierzecie którąś z tych kupek. Myślę, że to jest też tak, że jak włączacie film, to od razu coś Wam się nasuwa. Znacie już te wróżby wyboru doskonale, więc chyba każdy z Was tak naprawdę już z góry ma coś tam, powiedzmy, upatrzonego. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, no to, że teraz właśnie dokonaliście wyboru i sobie te opcje drugą i trzecią na razie przesuniemy trochę dalej, żeby nam nie przeszkadzały, żeby ta opcja pierwsza mogła się tutaj rozpanoszyć w całej okazałości. Zobaczymy sobie, jakie tutaj mamy karty, czyli osoby, które wybrały opcję numer 1, czy to jest dla Was w tym momencie właśnie dobry czas na nowy początek, czegokolwiek, o czym byście sobie tam nie pomyśleli. Mamy tutaj piąteczkę kielichów, zaraz sobie zobaczymy, ja tak porozkładam te karty, żebyście je mieli na widoku mniej więcej wszystkie naraz. No, myślę, że będzie widać. I teraz tak. Ja Was widzę tutaj, kochani, jako osoby, które boją się ruszyć do przodu. Jesteście tacy troszeczkę osadzeni w miejscu, a to wynika z tego, że już kiedyś coś próbowaliście i to po prostu nie wyszło. No, zakończyło się fiaskiem. Być może to nie było dla Was, ale tak naprawdę nie ma tutaj człowieka na tej ziemi, który by nigdy w życiu nie poniósł żadnej porażki, któremu by wszystko od początku do końca wychodziło, wszystko było cacy, jak to się mówi, który po prostu nigdy by nie poczuł tego gorzkiego smaku porażki. No niewątpliwie to było coś, co Wami mocno nadszarpnęło, bo to ma wpływ cały czas na Wasze obecne życie, czyli na pewien rodzaj takiego wycofania, pewien rodzaj zahamowania wszelkiej Waszej aktywności. Powiedziałabym, że tutaj jest robione to, co konieczne, natomiast nie ma z Waszej strony żadnej takiej inicjatywy, żeby tutaj zrobić cokolwiek więcej. To jest po prostu to, co muszę, to wykonam, no bo wypada, bo na przykład muszę coś zrobić w mojej pracy, żeby mnie nie wylali, albo no muszę spełnić jakąś tam swoją powinność, ale nie będę tutaj w żaden sposób wychodził czy wychodziła z jakąś większą inicjatywą, bo to mi się po prostu nie opłaca, bo ja znowu na tym mogę stracić, znowu się przejadę, czy na ludziach, czy na sytuacji, czy nawet na sobie samym, na sobie samej, więc nie ma tutaj po prostu takiej też woli działania, chęci działania, więc no jeżeli u Was przychodzi jakaś szansa na nowy początek, to jest taka rozpiętość pomiędzy chceniem, pomiędzy tym, że no chcielibyśmy tego, żeby coś się zmieniło wreszcie na lepsze, ale z drugiej strony jest też po prostu trwanie w takiej inercji. Nic nie jesteśmy w stanie tutaj zrobić. I myślę, że już jakiś czas w tym stanie przebywacie. Tutaj mogło chodzić o jakąś zawiedzioną miłość na przykład, bo są tutaj te kielichy, więc myślę, że mogło chodzić o sprawy uczuciowe, ale też niekoniecznie. Mogły to być równie dobrze sprawy zawodowe czy jakieś inne wyzwania życiowe. I mamy tutaj, kochani, jesienną narzeczoną. Ona mówi o pięknie, o uzdrowieniu. To jest taka karta, która mówi, że posiadasz w sobie tak naprawdę dużo energii i ludzie wokół Ciebie dostrzegają Cię dzięki Twojej aurze. Mimo tego uważaj na psychiczne wampiry, które wysysają Twoją energię, kiedy ujrzą jej blask.
Są momenty, w których musisz zafundować sobie przerwę od ekstatycznego poszukiwania sukcesu, aby zbliżyć się lepiej do samego siebie. To właśnie taki moment. Więc wy mogliście mieć do czynienia z takimi ludźmi, którzy przychodzili, czerpali z was garściami, troszeczkę was po prostu wyeksploatowali, no i sobie poszli w siną dal. I czujecie się oszukani, czujecie się wykorzystani. Macie jak najbardziej do tego prawo. Natomiast nikt nie może wam zabrać tak naprawdę i odmówić tej waszej wewnętrznej mocy. Jesteście tutaj osobami, które mają skłonności do rozwijania swoich talentów, tych naturalnych, wewnętrznych, do rozwijania swojej intuicji. Macie zresztą takie poczucie, że jesteście gdzieś prowadzeni, że to wszystko czemuś służy, że to nie jest też tak, że ludzie was ranią, bo tak, ale że tutaj też mieliście coś do przejścia, do przepracowania, więc ta świadomość w was jest zasadniczo. Brakuje wiary we własne możliwości, brakuje też wiary w to, że jesteście w stanie po prostu z tego wyjść. Natomiast zarówno ta karta, jak i ta karta anielska mówią: posłuchaj swojej intuicji, czyli zwróć się do swojego wnętrza. Więc tutaj, kochani, u was, ja bym powiedziała, że ten nowy początek nadejdzie wraz z tym, że wy będziecie zupełnie nowymi osobami, bo to jest tak naprawdę związane z waszą wewnętrzną zmianą, z waszą przemianą, ale przepraszam, to jeszcze nie jest ten czas odpowiedni. Wy jesteście tutaj namawiani do tego, żeby sobie odpocząć, żeby właśnie teraz tak troszeczkę odizolować się od tego świata zewnętrznego, bardziej aniżeli na świat zewnętrzny, zwrócić się ku sobie samemu, sobie samej, skupić się po prostu na tych swoich własnych takich wewnętrznych rozterkach, dylematach. Trochę tak jakby ten świat zewnątrz nie istniał, bo w rzeczywistości to jesteśmy tylko my sami, nasze wnętrze i to, w jaki sposób reagujemy na otoczenie, w jaki sposób sobie radzimy z otoczeniem, bo jeżeli w nas samych panuje porządek, jesteśmy tutaj zharmonizowani, jesteśmy spokojni, jesteśmy pewni swego, rozwijamy siebie w naturalny sposób, to nasze otoczenie się zmienia. Nie jesteśmy już tacy wyobcowani. Przyciągamy do siebie to, co po prostu z nami idealnie koresponduje. I teraz tak, ten wasz nowy początek oczywiście nadejdzie, kiedy przesypie się piaseczek w tej klepsydrze. Sama klepsydra jest takim symbolem upływającego czasu, ale jest też symbolem cierpliwości, bo ten piaseczek nie przesypuje się od razu tak po prostu z dnia na dzień. Tutaj może chodzić o jeden tydzień bądź jeden miesiąc, w zależności od tego, jakim też jest wasze przedsięwzięcie, czy to jest jakiś projekt długotrwały, czy to jest coś, co można właśnie w ciągu tygodnia czy miesiąca po prostu załatwić. Jeżeli to jest coś bardziej długotrwałego, to ja bym powiedziała, ponieważ jest to ogólnie karta mówiąca o miesiącu barana, czyli przełom marca, kwietnia 2020 roku, bym powiedziała, że to będzie ten czas takiego waszego faktycznego przebudzenia do ponownego życia. I to akurat pięknie tutaj wygląda, bo to będzie czas, kiedy przyjdzie na świat ponownie wiosna, czyli wraz z nadejściem wiosny, kiedy natura budzi się do życia, kiedy rozpoczynamy jakby ten kolejny cykl natury, wy również będziecie budzić się do życia. Więc jeszcze trochę to potrwa, ale dajcie sobie ten czas na odpoczynek, na takie zresetowanie, na to, żeby właśnie w tym czasie skupić się na byciu samemu ze sobą. Tutaj zresztą na każdej z tych kart są samotne postaci. I to jest też tak, że tutaj tej osobie nie jest dobrze samej ze sobą, natomiast tutaj już ona zaczyna odzyskiwać swoją wewnętrzną moc, zaczyna po prostu cieszyć się swoją własną obecnością, tym, że może przebywać, obcować sam na sam ze sobą, zaczyna to doceniać i zaczyna to w pewien sposób czcić te chwile, które spędza właśnie sam na sam ze sobą. Więc tu jest przepiękna nauka miłości własnej tak naprawdę. Często ostatnimi czasy też w różnych czytaniach prywatnych wychodziła ta potrzeba nauczenia się miłości własnej, więc to jest właśnie coś takiego, żeby tego się nauczyć. Tym bardziej, że tutaj mamy postaw na ducha pionierstwa, więc wy możecie też mieć takie poczucie wyobcowania, niepasowania do świata, do tego środowiska, które gdzieś tam wokół was jest, z tego względu, że wy chcecie robić coś pionierskiego. Te osoby, które zaczynają się zajmować czymś nowym, czymś takim nieznanym,
zwanym oryginalnym, często właśnie napotykają na taką przeszkodę w postaci niezrozumienia ze strony otoczenia. Bo my zasadniczo lubimy to, co jest nam znane, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, więc tutaj to, co Wy chcecie robić, czy to, jakimi osobami się staniecie, może zostać poczytane za pewien rodzaj dziwactwa, więc może się tak zdarzyć, że już teraz, czy na pewnym etapie tej drogi, po prostu pozostaniecie sami, dosłownie sami, ale to będzie trwało tylko przez chwilę. Natomiast później zbudujecie wokół siebie po prostu bardziej przyjazne otoczenie i nawiążecie kontakty z ludźmi, którzy mają tutaj podobny sposób patrzenia na świat. Więc bym powiedziała, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ale u Was jeszcze tutaj z tym nowym początkiem trzeba poczekać. Najpierw trzeba odżałować po prostu to, co było. Jest takie mądre stwierdzenie, przepłacz to, wykrzycz to, a potem po prostu ciesz się życiem, żyj na nowo, jako nowy ty, nowa ty. I teraz, kochani, przechodzimy sobie do opcji numer 2. Czy u Was to już jest odpowiedni czas na nowe początki? Zaraz sobie to sprawdzimy. Wy tutaj dobrze nie widzicie. Muszę Wam to tak troszeczkę... O! No, ta karta mówi sama za siebie. Tutaj mamy tak i to jeszcze z wykrzyknikiem. Tutaj widać, że człowiek nabiera mocy, że po prostu dostrzega w swoich rękach taką siłę sprawczą, że jesteśmy w stanie coś zrobić. Tu mamy trójkę buław jeszcze, więc niewątpliwie też jest to taka karta, która mówi o tym, aby pójść naprzód, aby po prostu gdzieś tam zacząć, przynajmniej zrobić ten pierwszy krok, żeby... No, nie bać się, bo na pewno trójka buław jest to karta odwagi. To jest taka karta, która nam mówi, że ty nie musisz tutaj jakby widzieć już całokształtu pewnego przedsięwzięcia, ale kiedy wykonasz już ten pierwszy krok, czyli na przykład skorzystasz z nadarzającej się okazji, bo to jest też karta, która mówi o tym, żeby właśnie jeżeli coś nam się pojawia, jakaś nowa opcja, to nie czekać, tylko po prostu pójść w to, bo taka szansa może po prostu bardzo szybko przeminąć. I jeżeli skorzystasz z tych nadarzających się okazji, to potem dostrzeżesz światełko w tunelu. Za jakiś czas będzie widać już kolejny etap tej drogi i tak dalej, aż do jakiegoś takiego odgórnego celu. Ale nie musisz na tym etapie się skupiać, na tym, co będziesz robić za miesiąc, za rok i tak dalej, i jak na przykład dobrnąć do celu. Czyli powiedzmy, jeżeli marzy Ci się taki amerykański sen od pucybuta do milionera, jak to się mówi, to nie musisz robić tego na zasadzie takiej, że już planujesz, jak zarobić swój pierwszy milion. Najpierw zaplanuj, jak zarobić swój pierwszy 1000, potem jak zarobić swoje pierwsze 10 tysięcy, jak zarobić swoje pierwsze 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Małymi krokami do celu, ale tutaj jest świetnie pokazane, że to musi być Twój najpierw impuls do zmiany, do działania. I trójka buław to jest karta ruchu, więc tu już nie czekaj, tylko po prostu działaj już w tej chwili. To, co Cię może blokować w tym wszystkim, to jest taka karta, która nazywa się łzy niewinności. Ona przypomina mi ósemkę mieczy, to też nomen omen ósemka. I to są bolesne wspomnienia z przeszłości, zmiana tematu, tak została określona ta karta i ona mówi, że może być tak, że Twoje wspomnienia z dzieciństwa, czy to szczęśliwe, czy bolesne, wciąż przychodzą Ci na myśl i być może rozmyślasz o tym, jak inne mogłoby być Twoje życie, czyli to jest takie gdybanie, co by było gdybym wtedy wybrała inaczej, gdybym wtedy zrobił coś innego i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu też być może jakieś nieszczęśliwe dzieciństwo, które tutaj nie dało odpowiedniego wzorca, odpowiedniego oparcia i człowiek jest taki po prostu rozchwiany emocjonalnie, taki niepewny swego, nie ma na czym się oprzeć, nie ma takiego poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji w życiu i ta ósemka mówi tutaj o tym, że my często jeszcze żyjemy tą przeszłością, że to są takie tematy, które nie zostały przepracowane, więc trudno nam ruszyć do przodu, jeżeli będziemy w takiej właśnie energii pozostawać. Trudno tutaj będzie zdobyć się na odwagę, bo to jest takie nieśmiałe, zahukane dziecko. Mówimy tutaj o osobie dorosłej, ale no takiej właśnie o mentalności dziecka. Osobie, która
na przykład nie zaznała zbyt wiele szczęścia wcześniej, czy to w miłości, czy to w rodzinie, czy to na przykład nie miała na swoim koncie jakichś takich powodzeń, sukcesów w pracy i mamy obniżoną samoocenę. Więc tutaj trzeba jakby właśnie nabrać tej swojej wewnętrznej mocy. Czasami zamiast długotrwale czekać, pracować nad sobą, chociaż to też jest ważne, warto po prostu rzucić się na głęboką wodę, od razu, bez zastanowienia, bo oczywiście to jest takie zagranie wabank, ale tutaj te karty pokazują, że u Was będzie to naprawdę korzystne i z czasem zobaczycie, że to zmierza do czegoś dobrego, ale tutaj też trzeba wyjść z tej przeszłości, trzeba po prostu ruszyć naprzód, czy to mentalnie, bo tu może być też kwestia po prostu zmiany swojego sposobu myślenia i przez to będziecie przyciągać do Waszego życia coś lepszego, czy to po prostu fizycznie, no zrobić jakiś pierwszy krok, czyli na przykład no nie macie pracy, to wysyłacie CV, nie odpisują Wam na CV albo odpowiedzi są negatywne, to po prostu idziecie o krok dalej, zaczynacie chodzić po firmach i prezentować swoją kandydaturę, wypychają Was drzwiami, wchodzicie oknem i tu jest Wam potrzebne troszeczkę takiego życiowego impetu również, takiego po prostu nawet takiej wręcz życiowej bezczelności i oczywiście wiary we własne możliwości, bo bez tego ani rusz, ale macie karty mówiące o tym, że najwyższy czas już porzucić taki bycie ciągłą ofiarą, bycie taką osobą, która daje się krzywdzić po prostu innym. Tu nie chodzi o to, żebyście byli nieprzystępni całkowicie, jakoś zamknięci, poblokowani, wręcz przeciwnie. No, chodzi o przepracowanie tego, co było złe, czyli wybaczenie sobie, przede wszystkim sobie, że nie byliśmy dostatecznie, znaczy tak nam się wcześniej wydawało, że nie byliśmy dostatecznie dobrzy, aby na przykład na coś zasłużyć dobrego i dlatego ludzie nas ranili, bo absolutnie nie jest to prawda. Każdy z nas, jako człowiek, jako jednostka, zasługuje na miłość, na szacunek, na wszystko, co najlepsze i nie dajcie sobie tutaj wmówić, nawet jeżeli ludzie tak, a nie inaczej Was traktowali, nie dajcie sobie tutaj wmówić, że z Wami jest inaczej, że jesteście jakimiś ludźmi po prostu tutaj niższej kategorii, że nie zasługujecie na miłość i na szacunek, bo to jest absolutnie nieprawda. Więc myślę, że tu u Was naprawdę teraz będzie nadarzała się okazja ku temu, żeby z tego wyjść. I macie 11 tygodni bądź 11 miesięcy. W przypadku takiej no, mocnej transformacji wewnętrznej, to te 11 miesięcy to jest taki czas, powiedziałabym, optymalny na to, żeby tutaj powalczyć i przede wszystkim zmienić siebie. Zmienić siebie, żeby ten nowy początek mógł zaistnieć w Waszym życiu. Już teraz będzie okazja do zmiany i to się powinno ugruntować właśnie w okolicach 11 tygodni bądź 11 miesięcy, jeżeli to jest jakiś długofalowy projekt. Może to też nastąpić właśnie w miesiącu panowania wodnika, czyli przełom stycznia i lutego 2020 roku. I tutaj chodzi o danie nowego impulsu. I ten impuls musi pochodzić właśnie od Was samych, czyli z Waszego wnętrza. Mogą być zdarzenia, które przychodzą z zewnątrz i są takimi okazjami, które się Wam napataczają, ale musi być wewnętrzny impuls do zmian i zmiana sposobu myślenia, bo inaczej nic z tego nie będzie. Tutaj za innym myśleniem powinno pójść działanie. I to musi być ze sobą kompatybilne, bo inaczej po prostu możecie przepaść w tej trójce buław. Możecie się porwać z motyką na słońce, ale za chwileczkę przyjdzie chwila zwątpienia, że nie, ja nie dam rady i znowu będzie ten syndrom ofiary. Więc tutaj, kochani, przede wszystkim praca nad sobą. Można to osiągnąć oczywiście poprzez medytowanie, czasem poprzez jakąś specjalistyczną pomoc, jakąś psychoterapię, bo tu mogą być wszelkiego rodzaju takie traumy z dzieciństwa, jakieś nieprzeleczone sprawy. Być może u niektórych regresing też dałby jakieś tutaj jakiś pogląd, bo być może to nawet jakieś są rzeczy dotyczące też poprzednich wcieleń. Być może po prostu tu jest coś, co się ciągnie już od bardzo, bardzo dawna. I warto by było
sobie pewne kwestie poprzypominać, żeby móc je po prostu wyleczyć. No przede wszystkim zdawać sobie sprawę, z czego tak naprawdę takie, a nie inne moje nastawienie do życia wynika. Dlaczego tutaj czuję się wiecznie pokrzywdzony, pokrzywdzona? Dlaczego te wspomnienia są aż takie bolesne? Co się takiego wydarzyło? Bo może tu być też taka kwestia, że te wspomnienia gdzieś w sobie tłumimy, wyżywamy się właśnie na tym misiu, natomiast tu właśnie chodzi o to, żeby dać im ujście, bo tylko wtedy mamy możliwość ostatecznego przepracowania ich. Także kochani, no tu już jest dla Was czas na to, żeby po prostu zacząć ten nowy początek i dla większości z Was tym nowym początkiem będzie przede wszystkim transformacja wewnętrzna, zmiana sposobu myślenia, zmiana sposobu postrzegania siebie, czyli przepracowanie na przykład jakichś traum związanych z rodziną, z dzieciństwem, z jakimś wczesnym życiem, czegoś, co po prostu było na tyle mocnym doświadczeniem, na tyle traumatycznym, że rzutuje na obecne postrzeganie świata, niestety rzutuje w sensie negatywnym. Więc tutaj warto by było w ten sposób do tego podejść. I pamiętając oczywiście przy tym, że to nie Wy jesteście odpowiedzialni za to wszystko, co się stało w Waszym życiu. Nie ponosicie tutaj absolutnie żadnej winy. To po prostu miało Was czegoś nauczyć. I to w takim sensie należy do tego podchodzić. Opcja numer 3, kochani. Mamy tutaj rycerza buław. To sobie tak zrobimy. Dobrze. Więc kochani, ja tutaj u Was przede wszystkim widzę jakby w Was gotowość do podjęcia jakichś zmian. Ten rycerz buław świadczy o ruchu, o tym, że Wy coś byście chcieli zrobić. Jest tutaj z Waszej strony inicjatywa, bo to jest ważne, że Wy bierzecie po prostu byka za rogi. Rycerz buław jest osobą działającą. Jest osobą, która wykazuje właśnie inicjatywę. Jest osobą, która nie będzie czekała. Czasem ona działa zbyt chaotycznie, zbyt szybko chciałaby coś osiągnąć, ale no, sam siebie napędza w jakiś sposób, próbuje tutaj coś przeforsować. Mamy też tutaj dziewicę morową. To są przeszkody, wyzwania, czasami uczucie bezbronności. Czyli taka sytuacja, gdy czujesz się zagubiony, zagubiona, nie wiesz, jaki obrać kierunek. I wygląda to tak, jakby przeszkody zatarasowały Ci drogę. I to z każdej strony, w którą się obrócisz. I tutaj możesz być pewien, że jest to tylko faza przejściowa, która tak samo szybko przeminie, jak wszystkie inne. Większa, uniwersalna energia pokieruje Tobą. Musisz tylko o to poprosić. Tak mówi ta karta w swojej wymowie. I tu rzeczywiście jest coś takiego, jak Wy byście chcieli, ale coś jakby Was blokowało. Tak jakby w materii był opór. Tak się mówi, że złośliwość rzeczy martwych. Ale czasem, kochani, też taki pęd do przodu to jest jedno, a musi być jeszcze na coś odpowiedni czas, więc może być tak, że Wasze przedsięwzięcie, to co Wy chcecie zrealizować, no musi po prostu jakoś się ugruntować, musi dojrzeć na przykład ten projekt, musi coś wykiełkować odpowiednio, że to nie zależy tylko i wyłącznie od Waszych działań, ale też od odpowiedniego momentu i ten moment po prostu jeszcze nie nadszedł. On nadejdzie prawdopodobnie w przeciągu kilku tygodni. Tutaj jest jasna informacja w kwestii czasu, więc kilka najbliższych tygodni będzie takimi kluczowymi dla Was. Ja często rycerza buław widzę jako po prostu takiego mężczyznę, który właśnie się oświadcza, no bo klęka na jedno kolano, tutaj trzyma ten miecz, taki trochę przypominający wielki pierścień na rękojeści. No i być może właśnie to jest symbol tej inicjatywy. Jakby takie symboliczne oświadczyny tego kochanka w stosunku do tej dziewicy. I można to porównać do sytuacji takiej, gdzie właśnie on się oświadcza, a ona zamiast od razu odpowiedzieć tak, no to mówi, że no muszę się jeszcze zastanowić, bo tamto, no nie wiem, daj mi trochę czasu do namysłu, bo to jest bardzo poważna decyzja, ja nie mogę tak ad hoc i tak dalej, i tak dalej. I to jest ta właśnie symboliczna przeszkoda, która tutaj go wstrzymuje w pędzie, czyli troszeczkę też to może być tak, że te przeszkody Wam podcinają skrzydła. Ale tutaj co jest ważne, abyście się po prostu nie podobali.
poddawali. Nie można się poddawać w tej sytuacji, nawet jeżeli macie takie wrażenie, że wszystko się sprzysięga przeciwko Wam, że nie jesteście w stanie tutaj nic wywalczyć, bo może się pojawić właśnie takie zwątpienie. Bo no, rycerz Buław też czasami działa chaotycznie, jest taki gwałtowny, ale też szybko jakby może zrezygnować, jeżeli rzeczy nie idą po jego myśli, więc tutaj absolutnie nie rezygnować, bardziej postawić na taką, na przykład jeżeli chodzi o kwestie pracownicze, na jakąś systematyczność, powtarzalność, bo mówi się, że kropla drąży skałę, więc teraz może nie być jeszcze warunków do tego, żeby coś tutaj nowego przeforsować, ale za jakiś czas te warunki się pojawią i jeżeli teraz zrezygnujecie, no to może się okazać, że albo wcale nie uda Wam się tego projektu zrealizować, albo po prostu te kilka tygodni przeciągnie się na jeszcze dłuższy okres czasu. Tutaj mamy, kochani, jeszcze taką kartę, która się nazywa karta godziny 10. Ona pokazuje nam na 10 dni bądź 10 tygodni, więc to mogą być właśnie te tygodnie. Te 10 tygodni, czyli w przeciągu kilku tygodni, no kilku, powiedzmy do 10, to jest taka jakby górna granica tutaj, gdzie te przeszkody zaczną powoli opadać, więc to, że one teraz są, to jakby niech Was tutaj nie hamuje w Waszym działaniu, bo to jest zupełnie nieistotne. Tak ma być. Te przeszkody też są do czegoś potrzebne. Może one pokazują na przykład to, że Wasz sposób działania nie jest po prostu adekwatny w tej chwili do sytuacji i trzeba popracować po prostu nad metodą. Nie nad samą ideą, tylko nad metodą, bo idea jest dobra. Dlatego, że ta karta też mówi, że zaczniecie coś zupełnie od nowa. Coś całkowicie nowego, coś po prostu, czego wcześniej nie robiliście. Może to być nowy związek również, może to być nowa praca. Tutaj możemy też sami sobie jakieś przeszkody wymyślać. Rycerz Buław może się wiązać na przykład, jeżeli pytacie o kwestie pracownicze, z otrzymaniem jakiejś, powiedzmy, propozycji pracy z zagranicy i teraz się pojawia, stoimy przed taką szansą, no to już się pojawia takie myślenie, że na przykład, no ale przecież ja nie znam dobrze języka, no to gdzie pojadę? Albo przecież ja sobie tam nie poradzę, gdzieś tam na obczyźnie i w ogóle z daleka od rodziny, no to jak to będzie? Przecież to bez sensu w ogóle i sami sobie też tak czasami te przeszkody wymyślamy, sami sobie czasami potrafimy skutecznie rzucać kłody pod nogi, ale tutaj nie ma co wymyślać, trzeba po prostu robić swoje, czyli żeby nasze działanie też nie było jakieś chaotyczne. Musimy dążyć do takiego uporządkowania działania, uporządkowania naszej strategii, nie działania gwałtownie, bo to też tylko może opóźnić, pogorszyć sytuację, bardziej do takiej przemyślności, że co ja jeszcze mogę zrobić, żeby poprawić tę sytuację, żeby na przykład pewne sprawy przyspieszyć. Ale jeżeli faktycznie napotykamy na opór, jest coś takiego na rzeczy, że no sprawy nie idą tak szybko, jakbyśmy chcieli, to mimo wszystko płyńmy z tym prądem, poddajmy się temu, po prostu róbmy swoje, bez takiego nacisku na to, że to się musi zrealizować już teraz. Bo to jest tak, jakbyście na przykład zakładali sobie firmę i od razu żądacie, żeby tutaj były ogromne zyski, że ta firma ma mieć od razu iluś tam klientów, że ona ma być rozpoznawalna, że tutaj już ta marka ma być znana na świecie. A to jest właśnie taka sytuacja, gdzie trzeba sobie to wypracować i tutaj potrzeba czasu i nakładów pracy i też mogą pojawiać się przeszkody na drodze, bo tutaj albo jakieś takie instytucjonalne przeszkody, że nam urząd blokuje coś, że nie dostaliśmy zgody, koncesji, pozwolenia, że musimy na to czekać, przez to mamy przestój w interesie i tym podobne i w związku z tym może nastąpić takie zwątpienie, że a, nie będę tego robić, bo to w ogóle nie idzie tak jakbym chciał, tak jakbym chciała, więc po co to w ogóle tutaj swoją energię w to pakować, więc nie miejcie też tutaj słomianego zapału, bo ten nowy początek dla Was przyjdzie, on tutaj wygląda już w tej chwili obiecująco, ale potrzeba więcej czasu po prostu i pokonacie te przeszkody, jeżeli wytrwacie po prostu w tym Waszym postanowieniu, to je na pewno pokonacie. Także tak wygląda opcja numer 3. Miało być krótko, ale już się przeciągnęło do prawie pół godziny, więc ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że okazało się to dla Was w jakimś sensie pomocne. Pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia. Pa, pa.